Witam w drugiej części naszych wykładów o ADHD. Dzisiaj porozmawiamy o ADHD u dzieci. Tak jak mówiłem, ADHD to bardzo skomplikowane zagadnienie, które możemy podzielić na bardzo wiele różnych pól, które warto jest omówić. Trochę inaczej wygląda ADHD u dzieci, trochę inaczej wygląda ADHD u dorosłych, trochę inaczej u dziewczynek, trochę inaczej u chłopców. W związku z tym będziemy te różne zagadnienia próbowali wyjaśnić. Gdybyście Państwo chcieli, żebyśmy o czymś szczególnym porozmawiali, bardzo proszę o nadsyłanie maila na nasz adres kontakt@psychiatraplus.pl. A dzisiaj ADHD u dzieci, podłoże, objawy, leczenie. W pierwszych słowach opowiem o tym, co dzisiaj będzie tematem naszej prezentacji, a zatem po krótkim wstępie, gdzie opowiem mniej więcej, co to jest ADHD, opowiem o różnych prezentacjach czy manifestacjach, różnie to można nazwać, dawniej to nazywano podtypami ADHD. Potem opowiem o wpływie ADHD na wzrost i wagę, o tym, że cechy autystyczne współistnieją z ADHD, o tym, że często w ADHD istnieje, pojawia się opóźnienie mowy u dziecka, o całkiem nowym zagadnieniu wspomnę tylko krótko zaburzenie identyfikacji płci, o zaburzeniach snu i zaburzeniach pamięci. No i na końcu trochę porozmawiamy o diagnostyce ADHD i leczeniu ADHD u dzieci, a także o leczeniu wspomagającym. Na początek chcę przypomnieć, bo to myślę zawsze warto przypomnieć, że ADHD to nie jest żadne nowe zagadnienie, żadne nowe zaburzenie, tak jak często możemy to usłyszeć, że to teraz to ADHD pojawiło się i u wszystkich się stwierdza ADHD. Przypominam tylko coś, co szerzej omawiałem na poprzednim, w pierwszej części wykładu, czyli o tym, że w 1775 roku Weikart, niemiecki lekarz, opisał w swojej książce takie zaburzenie, w którym osoby, które mają to zaburzenie, są rozpraszane przez wszystko, nawet własne myśli, że tym osobom jest trudno dokończyć zadania, że są nieuważne, że popełniają wiele błędów i mają problemy z organizacją. Czyli Weikarta uważamy za tego, który po raz pierwszy wspomniał i opisał, zauważył, że istnieje takie zaburzenie, które potem nazwaliśmy w latach 80. ADHD, w latach 80. XX wieku. Już Weikart zresztą zauważył, że to zaburzenie występuje częściej u dzieci niż u dorosłych. Przypominam, że uważamy, że to nie o to chodzi, że ono występuje częściej, tylko u dorosłych mniej się manifestuje, w związku z tym wedle niektórych to zaburzenie, już nie ma tego zaburzenia, czyli wyrasta się z ADHD. Wedle mnie i wielu innych zawsze się ma ADHD, natomiast człowiek może radzić sobie z objawami ADHD. Przypominam o tym, że ADHD to zaburzenie o bardzo silnym podłożu genetycznym. Tutaj prac dotyczących tego zagadnienia jest całe mnóstwo i bardzo różne wykazują odsetki czy ryzyka posiadania tego zaburzenia u rodzeństwa, czy u rodziców, czy u dzieci. Zazwyczaj są to ryzyka w przedziale od 30 do 70%. Natomiast, tak jak mówię, no wiele jest tych prac. Wydaje się raczej z pracy klinicznej, wydaje się, że jest to raczej to 70%, a może nawet czasami więcej. Czyli, tak jak mówię, ryzyko, że ktoś, jeżeli jedna osoba w rodzinie ma ADHD, no to ryzyko, że inna osoba ma, jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Podobnie u rodzeństwa. Jeżeli jedno z dzieci ma ADHD, no to jest bardzo duża szansa rzędu tego, tych powiedzmy 70%, że i inne dzieci, rodzeństwo po prostu tego dziecka również mają ADHD. Przypominam, że ADHD to niedobór dwóch neuroprzekaźników, dopaminy i noradrenaliny, i że dopamina, szczególnie w czterech częściach mózgu,
wpływa na ADHD w układzie limbicznym, gdzie jej niedobór prowadzi do pobudzenia, do wahań nastroju i zaburzeń uwagi, w korze czołowej, gdzie z kolei niedobór dopaminy powoduje zaburzenia uwagi i pogorszenie funkcji wykonawczych, w zwojach podstawy, skąd bierze się impulsywność, i w układzie siatkowym, gdzie skąd również bierze się impulsywność, ale też obniżenie motywacji, czy nadpobudliwość i problemy ze snem. ADHD to, można powiedzieć, niedojrzałość mózgu. W naszym, jak człowiek rośnie, dojrzewa, to nasza kora mózgu, czyli istota szara, przyrasta na grubość, a też w związku z tym na objętość. I ADHD-owcy mają cieńszą korę mózgu. U części z nich ta kora mózgu dochodzi do odpowiedniej grubości z wiekiem. Po prostu jest to opóźnione dojrzewanie tej kory. No ale w każdym razie chodzi o to, że klinicznie po prostu można powiedzieć, że ADHD to niedojrzałość mózgu. Tutaj przedstawiam taką pracę, gdzie pokazuję, że przy porównaniu objętości kory mózgu w różnych regionach, w płatach czołowych, ten pierwszy wykres, czy w płatach, to też płaty czołowe, drugi wykres i dolne dwa wykresy to płaty skroniowe i móżdżek, i we wszystkich tych fragmentach czy częściach mózgu jest różnica w objętości kory mózgu między osobami z ADHD a osobami bez ADHD, czyli po prostu mniejsza objętość, mniejsza grubość kory mózgu u osób z ADHD. ADHD-owcy, osoby z ADHD bardzo często mają zaburzenia integracji sensorycznej. Wynika to z niedoboru dopaminy, bo dopamina odpowiada za integrację sygnałów dopływających zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz organizmu, czyli ze wszystkich zmysłów wzroku, słuchu, smaku, dotyku, ale też i z bodźców wewnątrz, dobiegających z wewnątrz ciała, i dopamina ma za zadanie priorytetyzowanie tych sygnałów, czyli ustalanie, który z nich jest najważniejszy i który powinien przejść do świadomości, czyli człowiek powinien zauważyć, że coś czuje, jakiś zapach, dotyk, coś widzi, czy coś go razi na przykład. A u osób z ADHD, tam gdzie jest ten niedobór dopaminy, no to mniej więcej wszystkie bodźce mają taką samą ważność, mają taką samą wagę, i dlatego osoby z ADHD i w dodatku jeszcze losowo wybrane bodźce mogą wychodzić na pierwszy plan. Czyli ADHD-owiec może czuć bardzo mocno jakiś smak, bardzo mocno jakiś delikatny zapach, słabe światło może go razić, i na odwrót czasami może czuć potrzebę jedzenia potrawy, która bardzo mocno smakuje, czyli dużo przypraw do niej dodać, czy może czuć potrzebę, żeby mocno być objęty jakimś kołdrą obciążeniową, czy pufą taką, w którą człowiek się zapada. To właśnie wszystko jest związane z tą integracją bodźców dopływających do mózgu. To już powiedziałem, że w związku z tym zaburzeniem integracji sensorycznej to się przekłada na nadwrażliwość na pewne nawet ciche dźwięki, czy na bardzo delikatne zapachy. Z tego powodu też na przykład osoby z ADHD czasami chodzą w słuchawkach po to, żeby nie słyszeć niechcianych dźwięków, czyli tych dobiegających z zewnątrz, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy któryś z nich będzie na nich drażniąco wpływał i przyciągająco uwagę, więc po to, żeby ochronić się przed tym, na przykład włączają sobie jakąś muzykę, czy włączają jakiś szum. Też są osoby z ADHD, które chodzą w słuchawkach i brązowy szum na przykład sobie włączają. Podobnie osoba z ADHD, kiedy po to, żeby móc zasnąć, też często na przykład włącza sobie jakąś muzykę, czy właśnie ten brązowy szum.
I te problemy z integracją sygnałów są często powodem tego, że człowiek z ADHD wydaje się osobom z otoczenia osobą czepliwą, osobą taką trudną w pożyciu, bo nigdy nie wiadomo, co go wyprowadzi z równowagi, nigdy nie wiadomo, zaraz wyprowadzi z równowagi, ale co spowoduje, że jakoś bardzo mocno odbierze jakiś impuls. Jaki to ma wpływ na rozwój dziecka, czyli ta integracja sensoryczna? Dzieci z ADHD często mają problem z nabywaniem nowych umiejętności, na przykład łapanie piłki, wchodzenie po drabince. Dzieci z ADHD często mają problem z takimi drobnymi czynnościami manualnymi, założenie butów, zapięcie guzików. Często mają nieporadny chód. Często dochodzi do urazów. To też jest pochodna tej nieporadności, czyli często się potykają, przewracają. Wielokrotnie właśnie dochodzi do urazów różnego rodzaju. Nie lubią, jak się ich czesze na przykład, no bo to drapanie szczotki po głowie może być dla nich nawet delikatne, może być dla nich nieprzyjemne, zbyt mocne. Często nie lubią myć zębów, nie dlatego, że nie lubią higieny utrzymywać, tylko dlatego, że też to może być taki impuls, który jest nieprzyjemny dla nich. Mogą nie lubić wycierać nosa i uciekać przed tym. Niektóre dzieci z ADHD nie lubią, jak się ich przytula, bo to znowu dotyk i ten dotyk czasem może być zbyt mocny i one nie lubią tego, za mocno to czują. Czasami mają problem z żuciem, czasami mają problem z przełykaniem pokarmów. Często się spotykamy, że kiedy dajemy lek, okazuje się, że dziecko ADHD-owe odmawia, bo nie jest w stanie połknąć tabletki czy kapsułki. Często dzieci z ADHD mylą strony, to też trochę z problemów z koncentracją wynika. No i często w związku z tą motoryką, drobną motoryką, mają problemy z rysowaniem literek i w związku z tym problemy z dysgrafią, ale generalnie dysgrafia, dysortografia i dysleksja jest bardzo często stwierdzana u dzieci z ADHD. Wspomnę tutaj o kwestii zajęć z integracji sensorycznej, no bo bardzo często rodzice są kierowani, rodzice dziecka ADHD-owego są kierowani na ćwiczenia z integracji sensorycznej. Podkreślam, mówię w tej chwili o ADHD i tych ćwiczeniach, nie mówię o autyzmie, tylko o ADHD. Nie ma żadnych badań, które by mówiły, że zajęcia z integracji sensorycznej mają korzystny efekt na dziecko z ADHD, a nawet pokazuję tutaj badanie, w którym objęto około 2000 dzieci z ADHD. Połowę z nich poddano, czy zaproponowano im zajęcia z integracji sensorycznej, połowie nie. I to były dzieci w wieku poniżej 8 lat z nowym rozpoznaniem ADHD, świeżo zdiagnozowane. I przez kilka lat śledzono losy tych dzieci i to, jakie później mieli kolejne rozpoznania psychiatryczne, jeśli jakieś mieli. No i okazało się, że w grupie dzieci poddanych terapii z integracji sensorycznej częstość zaburzeń psychicznych była o 40% wyższa niż w grupie dzieci tych, które nie były poddane integracji sensorycznej. I jeszcze raz, po raz kolejny podkreślam, nie w medycynie pojawienie się jednej pracy nie jest prawdą objawioną. I nie twierdzę, że na pewno integracja sensoryczna dzieciom z ADHD szkodzi. Ja tylko mówię, że nie ma badań, które by potwierdzały, że pomaga. Tylko tyle. A jak widać, są nawet takie, które mówią, że może szkodzi, ale w każdym razie raczej w medycynie staramy się nie proponować pacjentom czegoś, czego nie wiemy, że działa, no bo rzeczy, które mogą zadziałać, jest mnóstwo w życiu i trochę szkoda czasu, pieniędzy i zachodu na to, żeby angażować się w to, co nie wiadomo, czy zadziała, szczególnie jeżeli są rozwiązania, które wiemy, że zadziałają. Raczej warto w nie się angażować. Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne ocenia, że ADHD to najczęstszy problem psychiatryczny u dzieci i młodzieży.
ocenia, że 30 do 50% wszystkich dzieci, które przychodzą do psychologa lub psychiatry, przychodzi z powodu ADHD. Oni, ich rodzice mogą tego nie wiedzieć i w ogóle tego nie kojarzyć ze sobą, ale ich głównym problemem jest ADHD. A zatem jest to naprawdę najczęstszy problem psychiatryczny u dzieci. To samo Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne mówi również, że ADHD to drugi co do wszystkich problemów zdrowotnych u dzieci. Wszystkich, nie psychiatrycznych. Że tylko alergie przewyższają ADHD pod względem częstości, są na pierwszym miejscu, natomiast na drugim miejscu spośród wszystkich problemów zdrowotnych u dzieci jest ADHD. Czyli to jest coś naprawdę super częstego. Jaka jest definicja ADHD? Przedstawiam tutaj dwie definicje zgodnie z najnowszymi klasyfikacjami, z tymi, które za chwilę będą wchodziły, czyli ICD, europejska klasyfikacja, ICD-11 i amerykańska DSM-5. I w ICD-11 jest to trwały, utrzymujący się, czyli to jest ta definicja ADHD, trwały, utrzymujący się przez przynajmniej 6 miesięcy wzór braku uwagi i lub hiperaktywności, impulsywności, posiadający bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie szkolne, zawodowe lub społeczne. Natomiast w DSM dosyć podobna definicja, trwały wzór braku uwagi i lub hiperaktywności, impulsywności, zaburzający funkcjonowanie lub rozwój. W obydwu klasyfikacjach uznaje się, że te objawy muszą się pojawić przed 12 rokiem życia. I europejska klasyfikacja wyróżnia podział na podtypy, natomiast amerykańska już mówi, że nie ma podtypów w ADHD, natomiast w różny sposób może się manifestować to zaburzenie. Ponieważ jest mi bliższy ten amerykański podział, ja rzeczywiście też uważam, że nie ma podtypów w ADHD i wszyscy pacjenci mają podobne cechy. Te cechy zmieniają się z wiekiem i w zależności od sytuacji życiowej, bo na istnienie i natężenie objawów ADHD wpływ ma bardzo dużo różnych czynników, choćby pora roku, czy u kobiety cykl miesięczny, czy u kobiety ciąża. Będziemy o tym zresztą w trzeciej części wykładu, która będzie poświęcona ADHD u kobiet, rozmawiali, czy będę o tym opowiadał. Więc tak jak mówię, ponieważ jest mi bliższy ta definicja amerykańska, dlatego też ja będę raczej dzisiejszą naszą prezentację opowiadał z punktu widzenia właśnie tego, że nie ma podtypów w ADHD, a jedynie manifestacje, czyli na różne sposoby może się prezentować to ADHD w danej chwili czy w danym okresie. Jaka jest częstość u dwóch płci, częstość ADHD? Jeśli chodzi o dzieci, to znaczy w tej chwili zaznaczam, mówię o tym, jaka jest częstość u pacjentów, u których rozpoznaje się ADHD, a nie rzeczywistą częstość, no bo to zupełnie co innego. Mówię o tym, jak często zgłaszają się dzieci czy dorośli, dzieci, mężczyźni i kobiety do psychiatry ze względu na ADHD. U dzieci 80% stanowią chłopcy, około 20% dziewczynki, natomiast u dorosłych jest to już znacznie bardziej wyrównany odsetek, to dane z naszej kliniki mniej więcej porówno, troszeczkę więcej jest mężczyzn, ale naprawdę jest to bardzo wyrównane odsetki. No właśnie, jakie są te prezentacje czy manifestacje ADHD? U chłopców zazwyczaj występuje, czy najczęściej przejawia się ADHD tym, co europejska klasyfikacja nazywa podtypem hiperkinetycznym i impulsywnym. Czyli chłopcy ruszają się w czasie zajęć, zaczepiają inne dzieci, w czasie przerw mają problem z tym, żeby usiedzieć w klasie, raczej potrzebują cały czas ruchu, więc biegają, mają tendencję do tego, żeby biegać po korytarzu, mają skłonność do wchodzenia w konflikty ze względu na swoją impulsywność, do wchodzenia w konflikty z innymi dziećmi, z nauczycielami, nie potrafią skontrolować
swoich impulsów i na przykład kiedy nauczyciel jakiś błąd zrobi na tablicy, to bardzo często mu to wytkną, nawet jeśli za chwilę skończy się to jedynką z tego przedmiotu, ale oni po prostu nie są w stanie zahamować swojego impulsu często. No i dlatego też często przynoszą uwagi ze szkoły. Te dzieci mają najczęściej dużo energii, dużo mówią, są w ciągłym ruchu, tak jak przed chwilą mówiłem, podejmują szybkie, często nieprzemyślane decyzje, mówią coś, czego mieli nikomu nie mówić, na przykład jakąś tajemnicę wyjawią niestety, bo za szybko powiedzieli, wchodzą w konflikty i wyrzucają z siebie emocje w postaci tych właśnie zachowań impulsywnych. No i te osoby z tą prezentacją hiperaktywno-impulsywną zazwyczaj mają tendencję do wchodzenia w zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Bardzo duży odsetek tych osób wchodzi w zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Jakie są podobieństwa między ADHD a zaburzeniem opozycyjno-buntowniczym? W ADHD tymi cechami, które są charakterystyczne dla ADHD, jest hiperaktywność, wpadanie w hiperfokus, czyli ogromne skupienie na czymś, co jest fascynujące dla osoby z ADHD. Są zaburzenia koncentracji. Osoby z ADHD mają tendencję do tego, żeby szukać cały czas czegoś, co jest nowe, fascynujące, po to, żeby się dostymulowywać. Mają duży problem z organizacją. Jakie są cechy wspólne dla tych dwóch zaburzeń? Na pewno impulsywność w zachowaniach, na pewno poszukiwanie bodźców, na pewno zaburzenie regulacji emocji, coś o czym opowiadałem na poprzednim wykładzie, ale też dzisiaj jeszcze za chwilę o tym raz wspomnimy. Na pewno długie i intensywne napady złości to jest coś, co różnicuje ADHD u bardzo małych dzieci w wieku 2-4 lat od dzieci bez ADHD, które też mogą wpadać oczywiście i mieć wybuchy złości, ale u ADHD-owców raczej są one długotrwałe. Poruszanie się wbrew poleceniu, czyli to, że nie mogą często zahamować swojej potrzeby ruchu, łatwość wpadania w złość, problemy z posłuszeństwem, z przestrzeganiem tego, co jest dziecku z ADHD nakazane i drażliwość. Jakie z kolei cechy są charakterystyczne dla zaburzenia opozycyjno-buntowniczego? Nastrój gniewny, czyli już nastawienie takie gniewne do świata, brak współpracy najczęściej z dorosłymi, poszukiwanie zemsty wtedy, kiedy ktoś coś zrobi takiemu dziecku, albo on postrzega, że ktoś mu coś zrobił, dyskutowanie z poleceniami, szukanie cały czas winy u innych, a nie u siebie, tendencja do łamania zasad, celowe prowokowanie wręcz innych osób, no i wreszcie agresja. Jeśli chodzi o te zaburzenia hiperkinetyczne, czyli ten w ICD-11 podtyp hiperkinetyczny, to kryteria diagnostyczne są następujące. Dziecko często bawi się rękami lub trzęsie nogą lub wierci się na siedzeniu. Dziecko często opuszcza swoje miejsce w sytuacjach, gdy oczekuje się, że pozostanie na swoim miejscu. Dziecko często biegnie lub wspina się w sytuacjach, w których nie jest to odpowiednie i przyjęte. Często nie jest w stanie spokojnie grać lub brać udział w zajęciach rekreacyjnych. Często jest w ruchu, zachowuje się jakby było nakręcone, napędzone silnikiem. Często dużo mówi, zaczyna odpowiedź zanim ktoś dokończy pytanie. Ma problemy z poczekaniem na swoją kolej i wreszcie często przerywa lub wtrąca się innym w wypowiedź. 6 z tych 9 objawów musi być spełnione, żeby móc rozpoznać ADHD w tym podtypie. Dziewczynki zazwyczaj mają prezentację czy manifestację taką, która w ICD-11 nazywana jest zaburzeniami koncentracji i uwagi, podtypem z zaburzeniami koncentracji i uwagi. I tutaj kryteria diagnostyczne to dziecko często nie zwraca uwagi na szczegóły lub popełnia nieostrożne błędy w szkole lub w innych zajęciach, ma problemy ze skupieniem uwagi na zadaniach lub zabawach, często wydaje się, że nie słyszy, kiedy do niego mówimy,
często nie postępuje zgodnie z instrukcjami, nie kończy zajęć szkolnych i prac domowych, nie jest w stanie po prostu doprowadzić do końca. Często ma problem z organizacją zadań i działań swoich. Często unika, nie lubi lub niechętnie wykonuje zadania wymagające wysiłku umysłowego przez dłuższy czas. Często gubi rzeczy niezbędne do wykonywania zadań i zajęć. I często łatwo się rozprasza i zapomina o codziennych czynnościach. Znowu 6 z 9 muszą być spełnione, żeby móc rozpoznać ADHD u dziecka w tym podtypie. Ten podtyp, osoby z zaburzeniami koncentracji albo według DSM-u osoby prezentujące się jako osoby z zaburzeniami koncentracji, to osoby spokojne, wycofane, mówiące ciszej, mniej, wolniej, które głównie czas spędzają w domu. Te osoby mają mało energii, więc oszczędzają ją. Raczej nie chodzą po imprezach, tylko więcej czasu spędzają w domu. Przy komputerze, telefonie, telewizorze, przy książce czasem, jeśli ta książka jest fascynująca oczywiście. Często po południu muszą odpocząć, zdrzemnąć się. Często mogą długo spać, nawet czasami po kilkanaście godzin dziennie. Często mają objawy fobii społecznej i zaburzenia lękowe. Często unikają miejsc, gdzie jest wiele osób. No i mają tendencję do rozwijania zaburzeń depresyjnych i lękowych. Czyli osoby z tą manifestacją z kolei mają tą tendencję do depresji i zaburzeń lękowych. Przypominam o zaburzeniu regulacji emocji, tej jednej z cech ADHD, o której więcej mówiłem też na poprzednim wykładzie. To zaburzenie regulacji emocji u niektórych osób ma naprawdę ogromne znaczenie i ogromny wpływ na ich funkcjonowanie. I wydaje się, że właśnie u tych osób z tym spokojnym podtypem, czy z tą spokojną manifestacją, szczególnie ma duże znaczenie. Powoduje zaburzenie, czyli to zaburzenie regulacji emocji przekłada się na to, że dziecko dąży do często ograniczenia relacji z innymi dziećmi w obawie przed odrzuceniem, do opuszczania głowy, do odpowiadania po cichu, pojedynczymi wyrazami, po to, żeby nie narażać się na kontakt z drugą osobą, która mogłaby zranić mnie swoim zachowaniem. I tutaj też kolejnym konsekwencją tego zaburzenia regulacji emocji jest wchodzenie w relacje na zasadzie wyłączności. Niektóre dzieci z ADHD tak mają, że mają jedną koleżankę czy jednego kolegę i ten kolega powinien być tylko mój. I jeżeli on czy ona zacznie rozmawiać z innym dzieckiem, to ja już to przyjmuję jako odrzucenie mnie i jest mi z tym bardzo źle. I raczej zrywam taką znajomość, bo już oczekuję, że znowu za chwilę ta osoba mnie zrani, bo już nie była tylko dla mnie. Jaki jest wpływ na ADHD na wagę i wzrost? Będę teraz mówił o kilku cechach, czy o kilku takich zagadnieniach, które są stosunkowo słabo zbadane. Myślę, że uda mi się udowodnić, że jednak są publikacje, bo pod każdym slajdem znajdziecie Państwo publikacje, na podstawie których podaję dane, które będę podawał. Więc te różne zagadnienia są stosunkowo słabiej zbadane, ale bez wątpienia da się wysnuć różne wnioski, które właśnie spróbuję przedstawić. A zatem. Chłopcy z ADHD mają często mają niską wagę i niski wzrost. Albo jeszcze inaczej, w grupie dzieci z tym hiperaktywnym i impulsywnym podtypem jest znacznie więcej dzieci, które mają wzrost poniżej trzeciego percentyla, niż w grupie rówieśników bez ADHD. Tutaj pokazuję badanie, w którym tym badaniem objęto
nie tylko chłopców, ale po prostu dzieci z ADHD. Tak jak wcześniej mówiłem, zazwyczaj około 80% dzieci zgłaszających się z ADHD to chłopcy i tak też było w tym badaniu, 75% stanowili chłopcy w tym badaniu. I kiedy podsumowano tę grupę dzieci z ADHD i porównano ich wzrost i masę ciała do dzieci bez ADHD, to stwierdzono, że prawie czterokrotnie częściej w grupie tych dzieci z ADHD były dzieci ze wzrostem poniżej trzeciego percentyla. Tak jak mówię, to była ogólnie grupa dzieci z ADHD, ale zdecydowaną większość, jak widać, stanowili chłopcy, stąd też i na podstawie mojego doświadczenia klinicznego mogę powiedzieć, że głównie chodzi o chłopców, czyli chłopcy, niektórzy chłopcy z ADHD mają tendencję do tego, żeby mieć niski wzrost i być tacy drobni w budowie. Dziewczynki z ADHD z kolei przeciwnie, mają tendencję do tego, żeby być trochę przy kości i żeby ta ich BMI, stosunek masy do wzrostu, był wyższy niż w populacji ogólnej. Tutaj pokazuję publikację i rycinę z tej publikacji, w której badano osoby z ADHD od 9 roku życia do 26 roku życia. I jak widzicie Państwo, podzielono ich na poszczególne grupy wiekowe i pokazano, że to ta różnica w BMI pomiędzy grupą osób z ADHD i bez ADHD coraz bardziej się powiększa. Czyli im kobieta staje się starsza, tutaj do 26 roku życia obserwowano pacjentów, pacjentki, to tym ta różnica średniego BMI no zdecydowanie zwiększała się, coraz większa była różnica. Cechy autystyczne. U dużego odsetka dzieci z ADHD występują cechy autystyczne. Bardzo trudno powiedzieć, u jakiego odsetka, dlatego że wszystko zależy od tego, gdzie postawimy poprzeczkę i na co uznamy za już na tyle dużo cech autystycznych, żebyśmy mówili o cechach autystycznych, ale w każdym razie widzimy to, że u wielu dzieci, bardzo wielu dzieci z ADHD pojawiają się cechy autystyczne. No i tak jak napisałem, bardzo często na tej podstawie, oczywiście podkreślam, oczywiście można mieć spektrum autyzmu i ADHD, ale wydaje się, że przynajmniej w części przypadków dzieci z ADHD mają rozpoznawane spektrum autyzmu tylko dlatego, że albo tylko dlatego, w każdym razie prezentując cechy autystyczne, co prawdopodobnie jest po prostu częścią ADHD, a nie dlatego, że mają spektrum autyzmu. Aczkolwiek to jest bardzo trudne zagadnienie, na pewno wymagające znacznie więcej badań naukowych, no ale tak jak mówię, na pewno możemy powiedzieć, że w grupie dzieci z ADHD jest duża część takich, które mają cechy autystyczne. Przytaczam tutaj publikację, która uznałem, że jest bardzo ciekawa, dotycząca właśnie cech autystycznych w ADHD i tego, na ile populacja dzieci z mocniejszymi cechami autystycznymi różni się od tych dzieci ADHD-owych, które mają słabsze albo w ogóle nie mają cech autystycznych. W tym badaniu, czy tym badaniem objęto 280 dzieci w wieku 6-18 lat, średni wiek 11 lat i za pomocą CBCL, takiej skali, oceniano cechy, nasilenie cech autystycznych. I postarano się sprawdzić, na czym różnią się w swoim zachowaniu, w swoich cechach funkcjonowaniu, czym różnią się te dzieci od dzieci z ADHD, ale właśnie z mniejszym nasileniem albo w ogóle bez cech autystycznych. Dzieci z cechami autystycznymi są bardziej nieporadne, są bardziej hiperaktywne, częściej u nich współistnieje hiperaktywność i zaburzenia uwagi, mają częściej, czy częściej to ADHD, czy objawy ADHD pojawiają się, chociaż tutaj różnica nie jest znamienna statystycznie, ale troszeczkę częściej taka tendencja, można powiedzieć, jest do tego, że oni troszkę częściej się ujawniają jako ADHD. Częściej mają problemy z rówieśnikami, po prostu biją się z rówieśnikami, czy wchodzą w takie fizyczne kontakty
i częściej są, dwukrotnie częściej są odrzucane przez rówieśników w stosunku do dzieci bez objawów autystycznych, czy bez cech autystycznych, za ADHD dzieci. Inne różnice to zaburzenia zachowania, które są znacznie częściej u tych dzieci o cechach autystycznych, zaburzenia nastroju, które są znacznie częściej, różnego rodzaju zaburzenia lękowe są u nich znacznie częściej, opóźnienie mowy jest u nich dwukrotnie częściej niż u dzieci z ADHD, ale bez cech autystycznych. Kolejne cechy, którymi się różnią, to wchodzenie w konflikt z prawem, wyższa agresywność, większe wycofanie, więcej problemów somatycznych, większe zaburzenia lękowe, czy silniejsze zaburzenia lękowe i silniejsze zaburzenia depresyjne. Oczywiście problemy społeczne, no to wiadomo, oczywiście im większe cechy, im silniejsze cechy autystyczne, tym większe problemy społeczne, zaburzenia myślenia, zaburzenia uwagi. I no i bardzo duże, podsumowując, bardzo duże problemy eksternalizacyjne i internalizacyjne u tych dzieci z cechami autystycznymi. Podsumowując więc, cechy autystyczne są obecne u znacznego odsetka dzieci z ADHD i ich obecność jest predyktorem znacznie częstszego przebiegu klinicznego ADHD. Natomiast osiowe objawy, czyli te typowe objawy ADHD, są u nich podobne. Ich dużym problemem jest niezgrabność, nieporadność, bałaganiarstwo, problemy społeczne. No i niestety znacznie częściej mają zaburzenia depresyjne, znacznie częściej mają zaburzenia lękowe. Generalnie znacznie częściej u nich współistnieją różnego rodzaju problemy psychiatryczne inne. Opóźnienie mowy to problem, który dotyczy dużego odsetka dzieci z ADHD. Dzieci z ADHD właśnie później rozwijają mowę, a w wieku starszym też te problemy z mową się utrzymują, tylko tutaj po prostu przejawiają się często gorszym formułowaniem wypowiedzi. Zaburzenie identyfikacji płci to coś, o czym krótko tylko wspomnę, bo to bardzo, bardzo świeża rzecz. Coś, co klinicznie się pojawia, szczególnie u tych dzieci z ADHD, które mają problemy z koncentracją i uwagą, czyli tą manifestacją z koncentracją i uwagą. I nie wiemy, jakie jest podłoże tego zagadnienia. Brak tutaj badań na ten temat, całkowity brak, natomiast kliniczny widzimy, że często dochodzi do zaburzeń identyfikacji płci u dzieci z ADHD z zaburzeniami koncentracji i uwagi. Zaburzenia snu. Żeby opowiedzieć o zaburzeniach snu w ADHD, najpierw chciałbym wspomnieć krótko o melatoninie, bo to za chwilę nam będzie potrzebne. Melatonina to taki hormon, który produkowany jest przez część mózgu o nazwie szyszynka i ten hormon produkowany jest wtedy, kiedy pojawia się zmierzch, nadchodzi zmierzch. Wielu osobom wydaje się, że melatonina to substancja, która wpływa na sen albo wręcz usypiająca czy dająca sen. Natomiast tak naprawdę melatonina to substancja, hormon, który reguluje cykl dobowy u człowieka. Czyli to nie chodzi tylko o sen, natomiast chodzi o to, że melatonina reguluje wszystkie narządy w organizmie człowieka. Jak widać tutaj na slajdzie, wszystkie narządy człowieka mają receptory dla melatoniny. Czyli ona daje znać wszystkim naszym narządom, kiedy jest pora na odpoczynek, a kiedy jest pora na aktywność. I różne narządy w organizmie człowieka są aktywne w różnych porach dnia albo nocy. Tym właśnie steruje melatonina, więc jest to bardzo, bardzo ważny hormon. Jeżeli na siatkówkę pada światło, to, czyli innymi słowy, jest dzień, albo ktoś korzysta z komputera, telefonu wieczorem, no to te urządzenia emitują światło padające na siatkówkę i to powoduje blokowanie wydzielania melatoniny, a przez to często problemy ze snem.
Dlaczego o melatoninie opowiadam? Dlatego, że w ADHD, u pacjentów z ADHD dochodzi do zaburzeń wydzielania melatoniny. Wydaje się, że dotyczy to, jeśli nie wszystkich, no to przynajmniej 80% pacjentów z ADHD i powoduje nieregularność snu. To nie o to chodzi, że osoby z ADHD zawsze mają problemy z zaśnięciem, wcale nie. To jest nieregularność snu, czyli czasami są okresy, kiedy osoba z ADHD nie może rzeczywiście zasnąć, ale czasami jest senna nawet w ciągu dnia i mogłaby spać po kilkanaście godzin. Wynika to z właśnie problemów z wydzielaniem melatoniny. Najczęściej wynika to z opóźnienia wydzielania melatoniny. Wedle badań osoby z ADHD produkują później, o kilka godzin, mniej więcej o kilka godzin później melatoninę, a w każdym razie pik melatoniny pojawia się później. I to jest ta różnica między osobami z ADHD i osobami bez ADHD. W jaki sposób przekłada się to na zdrowie dziecka? No niestety takie dziecko, u którego melatonina później się wydziela, czyli ma czasem problem z tym, żeby zasnąć, a potem ta melatonina jeszcze nad ranem się wydziela, nie może rano wstać do szkoły i w związku z tym ma problemy z frekwencją. Jest niewyspane, więc jeszcze bardziej nasila to problemy z koncentracją, no bo jak 3 godziny się spało, czy 4 w nocy, no to jak można być skupionym? Nikt by nie był, również osoba bez ADHD. Ale też są te osoby później senne w ciągu dnia, bo ta melatonina jeszcze zazwyczaj, czy często im się produkuje w ciągu dnia i powoduje to senność. Kolejnym takim konsekwencją tych zaburzeń wydzielania melatoniny jest otyłość. Mechanizmów jest kilka, ale na przykład jest to taki mechanizm, że melatonina bardzo silnie blokuje apetyt, dlatego też wielu ADHD-owców rano nie jada śniadań, bo jak już powiedziałem, jest przesunięcie wydzielania melatoniny, więc ona nadal rano jest jeszcze wydzielana i blokuje po prostu apetyt, no bo człowiekowi apetyt w nocy nie jest potrzebny, czyli wtedy, kiedy ona się produkuje, to jednocześnie blokuje apetyt u człowieka. Czyli jeżeli człowiek nie je rano, no to potem czasami po południu, a czasem wieczorem nachodzi go wilczy apetyt i zaczyna jeść w dużych ilościach, spożywać pokarmy. No oczywiście ma to wpływ na zdrowie, ma to wpływ na rozwijanie się otyłości u człowieka. Jakie tych problemów ze snem w ADHD jest parę jeszcze, między innymi to, że sen często nie daje wypoczynku, że człowiek czuje się niewyspany, że człowiek w godzinach wieczornych czuje natłok myśli. Wspominałem już wcześniej o tym, że w związku z tym czasami osoby takie włączają sobie telewizję albo podcast, albo po prostu szum. Budzą się te osoby w nocy i czasami mają koszmary. Często mniej więcej 40% osób z ADHD ma zespół niespokojnych nóg. Około 30% osób z ADHD ma z kolei okresowe ruchy kończyn w czasie snu, czyli niespokojnie śpi, można by było po prostu powiedzieć. I to są też takie charakterystyczne dosyć cechy ADHD. Warto melatoninę, jeśli ma się ADHD, to warto melatoninę suplementować. Wydaje się, że wszyscy, a w każdym razie duża część osób z ADHD powinna przyjmować chyba na stałe melatoninę. Ta dawka jest zależna od masy ciała, to różnie bywa, ale mniej więcej zasada jest taka, że na około 2 godziny przed najwcześniejszą godziną zaśnięcia w ostatnim okresie należy przyjmować tą melatoninę regularnie, czyli stale o tej samej porze. No i nie oczekujmy efektu raczej w ciągu 1, 2 czy 3 dni. Są pacjenci, u których ten efekt jest natychmiastowy, ale jest to rzadkość, a w każdym razie nie jest to częste, bo melatonina, tak jak powiedziałem, to hormon, który reguluje cały cykl dobowy, więc ona ma za zadanie wyregulować pracę całego organizmu. Ona tego nie zmieni w przeciągu 1 dnia, bo nasz organizm nie jest dostosowany do nagłych zmian pół roku. To się powinno płynnie zmieniać, więc też i my powinniśmy
płynnie, w razie czego przesuwać podawanie melatoniny, ale na pewno powoli i w niewielkich zakresach czasowych. Zaburzenia pamięci to oczywiście kolejny element ADHD, zarówno pamięci krótkotrwałej, jak i pamięci długotrwałej. I tutaj badania mówią o tym, że to nie tyle chodzi o pamięć, czy o problemy z kodowaniem pamięci, czy w każdym razie z przechowywaniem śladów pamięciowych, tylko raczej właśnie z kodowaniem w tym sensie, że osoba, która nie może się skupić, która ma problemy z koncentracją i uwagą, nie może zakodować odpowiednio śladu pamięciowego, czyli nie może zapamiętać, po prostu mówiąc zwykłym językiem, nie może zapamiętać, jeżeli się nie skupiła na tym, co ma zapamiętać. Jak wygląda diagnostyka ADHD u dzieci? Omówię tutaj brytyjskie i amerykańskie wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia również ADHD u dzieci. Czyli opowiem o wytycznych NICE, Brytyjskiego Instytutu Zdrowia. Te wytyczne, będę je dosyć dosłownie przedstawiał, no bo po prostu one są bardzo konkretne. Rozpoznanie ADHD może być postawione wyłącznie przez specjalistę, psychiatrę, pediatrę lub innego odpowiednio wykwalifikowanego pracownika ochrony zdrowia, który ma odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w diagnostyce ADHD. Rozpoznanie stawia się na podstawie pełnego wywiadu klinicznego, pełnego wywiadu rozwojowego i psychiatrycznego i opinii osób trzecich oraz oceny stanu psychicznego pacjenta. Rozpoznanie ADHD nie powinno być stawiane wyłącznie na podstawie skal ani obserwacji, czyli testy, sam test, to co wielokrotnie powtarzamy i ja, i panie psycholog, same testy nie stanowią rozpoznania ADHD. Tym niemniej testy takie jak Conners na przykład, czy inne, są bardzo wartościowe, na pewno pomagają w ustrukturyzowanym zebraniu wywiadu i zebraniu objawów u danego dziecka. W jaki sposób powinniśmy leczyć dzieci według brytyjskich wytycznych? U dzieci poniżej 5 roku życia przede wszystkim psychoedukacja ADHD dla rodziców. Tego nigdy za dużo, zawsze w każdym filmie prawie, że to podkreślam. Psychoedukacja zarówno u dorosłych, jak i u dzieci to najważniejsza forma leczenia ADHD. No i tyle. I brytyjskie wytyczne oczywiście również to mówią. Jeżeli po przejściu psychoedukacji nadal objawy znacznie pogarszają funkcjonowanie dziecka poniżej 5 roku życia, po wdrożeniu i skorygowaniu modyfikacji środowiskowych należy zwrócić się o poradę do specjalisty ADHD z doświadczeniem w leczeniu ADHD u małych dzieci. Nie włączać leczenia ADHD u dzieci poniżej 5 roku życia bez zasięgnięcia opinii specjalistycznej z kliniki ADHD, która ma doświadczenie w leczeniu ADHD u małych dzieci. U dzieci od 5 roku życia przekazać informacje dotyczące ADHD oraz zaoferować dodatkowe wsparcie rodzicom i opiekunom wszystkich dzieci od 5 roku życia. Wsparcie powinno być oczywiście dotyczyć ADHD i powinno obejmować edukację i informacje co do przyczyn tego zaburzenia i wpływu, jakie ono ma na funkcjonowanie, doradztwo w kwestii wychowywania dziecka, czyli jak się zachowywać, czyli jak rodzic powinien wychowywać dziecko z ADHD, jak się zachowywać, za zgodą kontakt ze szkołą czy uniwersytetem i powinno obejmować edukację obu rodziców i opiekunów, jeśli oczywiście jest to możliwe. Jeśli dziecko w wieku od 5 lat ma ADHD i objawy zaburzenia opozycyjno-buntowniczego, należy zaproponować rodzicom i opiekunom program psychoedukacji. Jak to wygląda w amerykańskich wytycznych? Czyli wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Tutaj te wytyczne trochę inaczej są sformułowane. Jest to zestaw pewnych zasad, które należy przestrzegać. Podaję tutaj ich numery, tych zasad i jak one brzmią. Pediatra lub inny pracownik podstawowej opieki zdrowotnej powinien rozpocząć badanie pod kątem ADHD u każdego dziecka. Pamiętacie Państwo, mówiłem o tym, że amerykańskie towarzystwo pediatryczne uważa, że
to jest problem, który jest drugi co do częstości wśród wszystkich dzieci. W związku z tym u każdego dziecka w wieku 4-18 lat, które prezentuje problemy szkolne lub wychowawcze, należy aktywnie poszukiwać ADHD. Czyli też, jak widać, pracownik podstawowej opieki zdrowotnej, czyli pediatra, czy jakikolwiek inny lekarz, do którego trafi dziecko, powinien zastanowić się, czy w każdym razie podpowiedzieć rodzicom, żeby poszli na diagnostykę ADHD, jeśli to dziecko prezentuje problemy szkolne lub wychowawcze oraz objawy braku uwagi, hiperaktywności lub impulsywności. Aby postawić rozpoznanie ADHD, pracownik POZ, ja tutaj wpisuję POZ jako polski termin, który funkcjonuje w polskiej opiece zdrowotnej, no myślę, że tak najłatwiej to przełożyć na polskie warunki, powinien ustalić spełnienie kryteriów DSM-5, w tym udokumentować objawy i zaburzenia w więcej niż jednym środowisku, społecznym, szkolnym lub zawodowym, uzyskując informacje przede wszystkim od rodziców lub opiekunów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz specjalistów zdrowia psychicznego zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem. Pracownik POZ powinien również wykluczyć alternatywne przyczyny tych problemów. W przypadku dzieci przedszkolnych 4-6 lat z ADHD pracownik POZ powinien zlecić jako leczenie pierwszego rzutu opartą na dowodach naukowych psychoedukację, znowu to samo, i lub szkolne interwencje behawioralne, jeżeli są one dostępne. Jeżeli powyższe interwencje nie przyniosą znaczącej poprawy i utrzymywać się będzie umiarkowane lub ciężkie zaburzenie funkcjonowania u 4-5-letniego dziecka, można rozważyć włączenie leku. Tam, gdzie oparte na faktach interwencje behawioralne nie są dostępne, lekarz powinien zważyć ryzyka rozpoczęcia leczenia przed wiekiem 6 lat i uszczerbek, jaki nieść będzie opóźnienie leczenia, czyli ludzkim głosem, jeżeli nie można wprowadzić interwencji behawioralnych z jakiegokolwiek powodu, no to lekarz powinien się zastanowić, czy jednak nie warto włączyć leczenia, no bo niestety następstwa nieleczenia ADHD mogą być bardzo poważne. W przypadku dzieci szkolnych i gimnazjalnych w wieku 6-12 lat pracownik POZ powinien przepisać lek zarejestrowany przez FDA, przez Amerykańską Agencję do Spraw Leków oraz psychoedukację rodziców i lub behawioralne interwencje szkolne, a najlepiej jedno i drugie. W przypadku nastolatków 12-18 lat z ADHD pracownik POZ powinien przepisać lek zarejestrowany przez FDA do leczenia ADHD za zgodą dziecka. Zalecamy, by pracownik POZ zlecił jednocześnie psychoedukację rodziców lub interwencje behawioralne. Jak wygląda leczenie ADHD w Polsce? Zresztą nie tylko, bo odniosę się również do tego, jakie są realia w innych krajach. W Polsce zarejestrowane są dwa leki na ADHD, metylofenidat i atomoksetyna. Ja ich szczegółowo nie będę omawiać, dlatego że myślę, że i tak zrobimy jeden wykład, który będzie poświęcony tylko lekom na ADHD. Myślę, że warto o nich bardziej szczegółowo opowiedzieć, więc tylko wspominam, że jeśli chodzi o dzieci, od 6 roku życia w Polsce zarejestrowane są dwie substancje do leczenia ADHD. Jakie są realia leczenia ADHD w Stanach Zjednoczonych? 62% dzieci, bo mówimy oczywiście o dzieciach, 62% dzieci przyjmuje leki, 47% przechodzi psychoedukację. Natomiast jeśli chodzi o łączenie tych wszystkich form terapii, no to 30% przyjmuje tylko lek, 32% przechodzi psychoedukację i przyjmuje lek, 14% tylko przechodzi psychoedukację, no i 23%, no to myślę, że mało, w ogóle nie leczy się w żaden sposób w związku z ADHD. Jakie jest nasilenie, czy inaczej, ile procent dzieci w Stanach Zjednoczonych ma ADHD? Jak to się ocenia? Ocenia się, tutaj widzimy te poszczególne słupki, to grupy wiekowe, od dołu grupa 2-3-latków, potem 4, 5, 6 i tak do 17-latków u samej góry, jeśli Państwo tego nie widzicie. I te słupki oznaczają, ile procent dzieci w danym wieku ma stwierdzane ADHD. Po lewej stronie widzimy chłopców, po prawej stronie dziewczynki.
Jak widać, około 20% chłopców ma stwierdzane ADHD w Stanach Zjednoczonych i około 10% dziewczynek ma stwierdzane ADHD. Jak to wygląda w zależności od wieku w Stanach? Ponieważ leki są, jak powiedziałem, zarejestrowane od 6 roku życia, no to w tej grupie wiekowej po lewej stronie 2-3-latków, czy może, no tak, 2-3-latków, to ta zielona linia oznacza interwencje terapeutyczne, więc u tych dzieci właściwie no, tylko się stosuje interwencje terapeutyczne. Natomiast już u 4-5-latków około 20% z nich dostaje leki i około 60% z nich przechodzi, jest poddawanych psychoedukacji rodziców przede wszystkim. No i dalej ten odsetek raczej rośnie do gdzieś 70% dzieci, które przyjmują średnio, mniej więcej około 70% przyjmuje leki na ADHD, no i mniej więcej 40-50% w sumie przechodzi właśnie psychoedukację czy leczenie behawioralne. Tutaj inna publikacja pokazująca, ile procent wszystkich dzieci, nie z ADHD, tylko po prostu wszystkich dzieci, przyjmuje leki na ADHD. Stany Zjednoczone zdecydowanie przodują. Tutaj widzicie Państwo dwa wykresy, dwie krzywe podpisane USA, dlatego że to są dwie bazy danych ubezpieczycieli dwóch różnych. No ale generalnie jest to około 5-6% wszystkich dzieci, które przyjmują leki na ADHD. Na drugim miejscu jest Islandia, która goni, jak widać, bardzo silnie Stany Zjednoczone. To są, a oczywiście na poziomej osi mamy kolejne lata. Czyli Islandia, co z każdym kolejnym rokiem zwiększa się odsetek dzieci, które mają rozpoznawane ADHD. Natomiast długo nic i kolejnym krajem, w którym 2%, czyli prawie 3 razy mniej dzieci przyjmuje leki na ADHD, jest Szwecja i potem już wszystkie inne kraje, mniej więcej od 1 do 2% dzieci, które przyjmują leki. Najczęściej stosowanym na świecie lekiem na ADHD jest metylofenidat. W Kanadzie, Finlandii, Hiszpanii, Hongkongu i Tajwanie ponad 90% osób przyjmuje metylofenidat. W Japonii, Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii 75-90% osób przyjmuje metylofenidat. W Australii 60%. W USA mamy trochę inną sytuację, bo tam dostępna jest amfetamina i tam 62% pacjentów przyjmuje amfetaminę, a 34% przyjmuje metylofenidat. Będziemy o tym rozmawiać, zresztą w innych filmach ja mówiłem o różnicach między tymi dwoma lekami, ale wspomnę o tym jeszcze w części wykładu poświęconej lekom. Zdecydowanie najczęściej stosowanym w drugim rzucie lekiem jest atomoksetyna. Chciałbym jeszcze wspomnieć o leczeniu wspomagającym w ADHD, bo rodzice często o to pytają, czy warto coś suplementować, czy są jakieś inne substancje, nie leki, które warto podawać dziecku z ADHD. Chciałbym w tym kontekście opowiedzieć o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych, czyli kwasach omega-3-6. Tworzą one błonę komórkową i uczestniczą w przekazywaniu sygnału między komórkami i wydaje się, że dzieci z ADHD mają po prostu niższy poziom tych kwasów we krwi. Podczas badań, w dotychczas przeprowadzonych badaniach wydaje się, że te kwasy mają pozytywny wpływ na objawy ADHD, pozytywny w sensie, że zmniejszają nasilenie objawów ADHD. Nie jest to bardzo duży wpływ, ale wydaje się, że jest to wpływ znamienny statystycznie. Co prawda w badaniu brytyjskim, które tutaj podaję, ten efekt znamienny statystycznie był uznano, że jest, występuje tylko w dwóch punktach czasowych, kiedy podawano te kwasy omega-3 przez 3 i 6 miesięcy. I dlatego też, ponieważ tylko w dwóch punktach czasowych, to dlatego brytyjskie wytyczne nie zalecają suplementacji u dzieci.
Natomiast wydaje się, na podstawie różnych innych badań, bo takich badań jest już dosyć dużo przeprowadzonych, wydaje się, że wszystko polega na tym, że proporcje różnych kwasów omega-3 w preparatach są różne, nie wydaje się, tylko wiemy, że są różne i że to właśnie od tych proporcji zależy to, czy ten wpływ będzie większy lub mniejszy. W takim badaniu niemieckim przeprowadzonym chyba w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku opublikowanym, co prawda było to badanie zrobione na bardzo małej grupie, bo tylko 40 dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z objawami ADHD, przez 4 miesiące suplementowano preparatem kwasów omega-3 i potem odpytywano nauczycieli i rodziców, czy widzieli zmianę w nasileniu objawów ADHD. No i tak, zaobserwowano, że jest ta różnica tutaj. I wydaje się w związku z tym, choćby na podstawie tego badania, że warto podawać dzieciom z ADHD preparaty kwasów omega-3-6. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wykład. Zapraszam na kolejne, w których w trzeciej części opowiemy o tym, jak wygląda ADHD u kobiet.